Kolejne nagranie, kolejny filmik. Transfokator widzę, pracuje, ostrzy i nagle... Cześć, to ja, Adam Razik. Jesteście na kanale o malowaniu krok po kroku. Witam was, witam. Czyste, białe płócienko, dziewicze, nieskażone. I dzisiaj będzie nowy obraz. Bardzo chętnie go będę malował. Słuchajcie, witam was na tym kanale, wszystkich moich stałych widzów, tych szybko powiem, bo średnia mojej oglądalności to jest niecałe 5 minut, dlatego w ciągu tych 5 minut początkowych chcę was tu zachęcić, chcę wam powiedzieć, co będę robił na najbliższych nagraniach, najbliższych filmach. Będzie ich bardzo dużo, będzie ich teraz z dnia na dzień coraz więcej, ale kiedy przychodzą takie dni jak dzisiejszy, czyli kiedy dzisiaj oddałem dwa obrazy, sprzedałem na zamówienie, oddałem, nawiozłem do klientów moich, takiej rodziny, w której bardzo fajne dwa obrazy, i kiedy słyszę, kiedy widzę takie opinie, oceny, kiedy to z takim entuzjazmem te obrazy są przyjmowane, to po prostu aż serce rośnie, taką weną mnie napełnia i taką energią mnie napełnia. Jestem chociaż po dwóch nieprzespanych nocach, ale mam taką ochotę do malowania i już paleta pełna farb, pełna koloru i będę właśnie to robił. Słuchajcie, będę was zachęcał do tego, nie dlatego, żebyście tutaj patrzyli, jak tutaj show będzie powstawało. Format będzie dzisiaj 60x40. Chcę ten obraz, sprzedałem ten, który mam na tym, na moim kanale, tam na główku, na tym panelu, na tej głównej stronie na YouTubie, dlatego coś tam muszę wymienić, coś nowego. Oczywiście będzie też dostępny dla was, dlatego zaraz zaczynam i postanowiłem, że tam Grażyna z Australii powiedziała, że ten obrazek, który sprzedałem znowu wcześniej, tam pamiętacie, taka abstrakcja była kolorystycznie, taka, znaczy abstrakcja, taki pejzaż kolorystycznie, taki pomarańczowo, czerwono, tam jakiś żółty i górne do niego takie drzewo tutaj na pierwszym planie. I bardzo chciała taki obraz, to może ten się spodoba, może coś w takim klimacie właśnie tym australijskim, takim gorącym, znaczy dużych kontrastów, ale też kontrastów barwnych. I o tym chcę wam powiedzieć, bo to kontrast nie tylko, tak jak w życiu rządzi kontrast, i nie tylko w tym, nie tylko w malowaniu, w malarstwie, ale też w życiu podobno. Ja nie sprawdziłem, ale będę sprawdzał. Słuchajcie, pomalutku, czyli tak, dla wszystkich moich stałych widzów i nowych widzów. Proszę was o subskrypcję, bo subskrypcje służą do tego, że nie dość, że macie tam zaraz wiadomość o tym, czy już nowy filmik jest, możecie mnie oglądać. Czy nawet fryzury nie sprawdziłem, czy dobrze wyglądam. Od razu będziecie wiedzieli, czy tam coś nowego się pokazało. Natomiast też będziecie widzieli, też to służy tam, jakoś tam YouTube sobie, wiecie, im więcej tych subskrypcji, to tam coś lepiej i w tym kanale, no tam, dobrze po prostu jest, żeby mieć. No a poza tym to rośnie, że tak powiem, serce, tak? Kiedy się widzi. No i proszę was o komentarze, proszę was o te lajkowania i tak dalej. Słuchajcie, format jest, jak już powiedziałem, 60x40 cm. Będę chciał zrobić, tu już nawet jakieś widzę, są te. Tu będę chciał zrobić takie fajne niebo, takie z takimi, wiecie, takie pociągnięcia tutaj. Tu będzie na pierwszym planie, tak sobie tak wymyśliłem, znaczy będzie pejzaż tutaj jakieś te, takie charakterystyczne kamienie gdzieś tu. Tutaj będzie fragment, tu gdzieś będzie gdzieś przyświetlony, no, powiedzmy, że to będzie linia horyzontu, gdzieś tu w tym miejscu. A tu będą jakieś te dalsze te. Tu będzie się dużo działo na tym niebie. Chcę na tym niebie zrobić. Dlatego nie będę tutaj teraz dużo czarnej używał, żeby później ona będzie mi brudzić, jeżeli będę z tym nagraniu robił, żeby po prostu mi to nie zabrudziło za bardzo. Ale widzicie, o co chodzi. Takie już mam parę kresek. Nie musi być do końca jakoś tam, nie musi być do końca takie wyrysowane, ale może być taka leciutka kreseczka. Co tu chciałem? Aha, tu na pierwszym planie będą takie, powiedzmy, kamienie, tu gdzieś będą, w tym rysunku, będzie dosyć ciemne tutaj te rejony, od razu wezmę może jakiś szerszy kędzelek i od razu tutaj. I chcę wam powiedzieć o tym, że
że po prostu kontrast, nie tylko kontrast, kontrastem na przykład jest to, że jest, no, kontrastem jest czarny, biały, tak? Czyli ciemny, jasny. Im większa różnica między, jeżeli tak monochromatycznie, czyli w jednym kolorze, znaczy w czerni bieli, tak? Jakby byłoby to czarno-białe na przykład, to z czerni z bielą to jest największym kontrastem, tak? I to jest taki kontrast oczywisty jak gdyby jasności koloru, czyli na przykład jeżeli będzie nie wiem, ciemny, no bardzo ciemny, na przykład granatowy, niebieski taki granatowy, bardzo ciemny, prawie czarny granat i bardzo, bardzo żółty, jasny żółty, cytrynowa, jeszcze taka rozbielona żółć, no to jest jasność, że tak powiem, kolorystyczna, w jasności, znaczy kontrast w jasności, tak? Czyli ciemny, jasny, natomiast jest też kontrast ciepły-zimny, czyli nie, podstawa, muszę zrobić to nagranie o tym, muszę zrobić koniecznie nagranie o barwach podstawowych pochodnych, bo pewnie, nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale, no pewnie wszyscy wiecie, ale no postanowiłem i muszę to zrobić koniecznie. O, i tu będzie taki, na tym pierwszym planie to w ogóle jakieś będą te większe takie no i sobie tutaj, co jeszcze chciałem, tu powiedzmy tamten pejzaż, ten australijski był taki, no, jak to powiedzieć, był taki, tam są takie górki, powiedzmy, właściwie płaski i jak gdyby no jakiś, nie wiem, pustynny prawie, bo tam nie było zbyt wiele się nie działo, ale kolorystycznie był dosyć interesujący. Natomiast ten chcę zrobić taki, gdzieś tu będzie fragment jakiegoś oceanu, czy wody, czegoś takiego, dlatego od razu sobie kolorystycznie. I chcę wam powiedzieć o tym kontrastach, że na przykład, jeżeli jest, może gdzieś tutaj na tym, kurczę, mogę sobie przygotować coś. Jeżeli jest w kole barw tęczowych, to powiedzmy, tak króciutko zrobię poglądowo, tak. Na przykład, może tu, niebieski jest w tym, jest żółty i jest czerwony. I jest czerwony, czyli ten karmin wezmę, o. Gdybyśmy to opisali na tym koło, tak jak w kole barw tęczowych, to powinno być nawet, że tak powiem, w ten sposób, o. Tak to wygląda w kole, tak? Tak. Tu jest żółty, a tu jest niebieski. To teraz, mieszając żółty z czerwonym, to wiadomo co wyjdzie. Wyjdzie pomarańczowy, tak? Czyli jeżeli tutaj zmieszamy ten kolor czerwony, to zrobię to na palecie z tym, to wyjdzie taki kolor, tak? O, i tu jest ten kolor. Oczywiście w jasnościach będzie tutaj, będzie im bliżej żółtego, będzie bardziej żółty, jaśniejszy. O, tu będzie bardziej żółty, ten pomarańczowy, a tu będzie bardziej, ten pomarańczowy bardziej, no, bardziej czerwony, tak? Okej, okay. No ale to, na tym to polega. Teraz między niebieskim a żółtym co jest? Zielony, tak? Czyli niebieski i żółty. I to jest kolor zielony. No, już się zrobił tutaj, że tak powiem, taki jasny, ale to też. Im bliżej żółtego, to jest jaśniejszy, im bliżej. Czyli mamy między czerwonym i niebieskim to jest. Jaki? Fiolet, oczywiście, czyli fiolecik, pyk, tu ultramarynka i karmin, najlepszy fiolet. No i tutaj coś namieszałem, o, i tu jest fiolet, powiedzmy, no to też, im bliżej niebieskiego jest bardziej, no i tu mam te podstawowe trzy kolory, tak, czerwony, niebieski i żółty, i to jest całe koło barw tęczowych, czyli naprzeciw tych, i teraz, te trzy kolory podstawowe, czyli niebieski, czerwony i żółty, to są barwy podstawowe, tak? Niebieski, czerwony i żółty. Natomiast te wszystkie, które powstają między tymi kolorami, czyli między żółtym a niebieskim, czyli ten zielony i między czerwonym a niebieskim, czyli fiolet, i między czerwonym a żółtym, czyli pomarańczowy, te trzy barwy to są barwy pochodne.
bo one powstają, są pochodnymi od mieszania barw podstawowych. I teraz, największe kontrasty są właśnie tam, gdzie barwa podstawowa, czyli na przykład czerwony, leży naprzeciwko barwy pochodnej, czyli zielony. Czyli tutaj jest pierwszy kontrast. Czerwony z tym fragmentem to najbardziej soczysta zieleń. Czyli ta, tu, no jest jednolita, ale musicie mi na słowo uwierzyć, że to tak jest. No. To jest największy kontrast między niebieskim a pomarańczowym, tutaj będzie znowu drugi kontrast, i między żółtym a fioletem będzie trzeci kontrast. Koło jest, wiecie, podzielone na tam, ile tam tych odcieni i tak dalej. Także to są największe kontrasty. I to nie jest, i teraz to nie są kontrasty jasności, tak? Jak mówiłem, że czarny, biały, czyli na przykład ciemny granatowy i jasny żółty, to on będzie tutaj, nie będą dużymi kontrastami, no też będzie duży kontrast, ale w jasności będą kontrasty. Natomiast kontrast barwny jest to jest co innego. Kontrast barwny to jest właśnie pomarańczowy z niebieskim, czerwony z tym, z zielonym i żółty z fioletem. I takie kontrasty budują obraz. Zaraz wam, dlatego teraz o tych kontrastach wam powiedziałem i teraz wam to pokażę, jak to na obrazie to wygląda, bo jeżeli na przykład mam powiedzmy kompozycję już sobie zaplanowaną, pędzel już rozbudziłem, okej. Okay. Zakładam na razie te. Zakładam sobie kolory, nakładam, tak? Niebo chcę zrobić takie, dużo będzie bieli, gdzieś tam takich białych, gdzieś prześwitywało, białych chmur. Będzie błękit jakiś taki, może coś z tego. No to akurat może nie za bardzo, ale nie. I to raczej będzie taki, powiedzmy, czyli już też pędzel, że tak powiem, sobie wybrudziłem, ale mam jeszcze inne pędzle. Jakiś tu szerszy jest i ultramarynkę spróbuję, albo błękit, o może taki błękit, troszeczkę błękitu, to jest błękit, jaki to jest błękit, zaraz wam powiem, pruski bodajże, nie, to mam akurat cyjan, tak nazywa ten kolor firma Renaissance, o, tego rodzaju błękit, chociaż, o i to są, że tak powiem, błękity i niebieskości chłodne. Chłodne w swoim walorze, w swoim w naturze samej koloru, tak? Natomiast teraz biorę ultramarynę. Popatrzcie, co się dzieje. Też troszeczkę ją rozbielę, bo nie chcę takiej mocnej, że tak powiem, umieszczać w obrazie, ale ultramarynka, proszę bardzo. Widzicie, jaka jest różnica między tym niebieskim, a tym? Ten niebieski jest cieplejszy, widzicie? I to jest właśnie ultramaryna. To jest najcieplejsza odmiana niebieskiego. No i właśnie o to chodziło, żeby teraz tutaj będę takie niebo robił. I buduję teraz kontrastem. Jak gdyby na poziomie tych dwóch, trzech, bo tu będzie teraz no w tym niebie. Oczywiście tu jeszcze teraz dojdą jakieś odcienie do karminu, wejdzie jakiś prawie fiolet, powiedzmy, to będzie jakoś to niebo, to powiem, o, im wyżej to może jakiś zachód słońca prawie, że tak? O, na razie sobie nakładam tylko płaszczyznowo kolor na płótnie i nie martwię się o to, pierwsza warstwa fajnie się to nakłada i popatrzcie, ciepły, chłodny, bardzo chłodny i będę tak na zasadzie, jak gdyby w obrębie tych niebieskości, no troszeczkę rozczerwienionych, że tak powiem, w niektórych miejscach, ale tym karminem, ale to będzie cały czas, że tak powiem, w tym klimacie, tak, tych barw i można się bawić też kontrastem, to też buduje kontrastem, bo to nie tylko jest kontrast, o i sobie na razie, zobaczymy co później z tego wyjdzie, no ale na razie jest to tak. I tu jeszcze do tego dojdzie, tu powiedzmy, że tu będę zrobię jeszcze czekajcie, jeszcze to tam. Dobra, na razie sobie zakładam sobie, o, tu jeszcze sobie tak, jeszcze wezmę czysty pędzel, może już troszeczkę węższy, prawie bielą, jakąś, o, tutaj gdzieś będzie biel.
Od razu przy okazji pozakładam te. Na razie zobaczymy, co to z tego będzie. O, może gdzieś taka chmura gdzieś się pojawi na tym. No, zobaczymy. Chcę tak zrobić. Jeszcze brakuje oranżu, takiego bardziej pomarańczowego. Im bliżej będzie tego, to tylko mam teraz, muszę teraz troszeczkę wytrzeć szmateczkę. Ale czekajcie, jeszcze mam pędzel czerwony od razu. O. I tu od razu będę budował te skały, czy tam ten pejzaż. A tu będzie zabawa z tym. Tu, to powinienem bieli dodać, żeby tam ta perspektywa powietrzna, żeby te dalsze tutaj rzeczy były. O. I tu będzie się działo znowu. Oczywiście nie wiem, czy to będzie czerwony, czy jeszcze będę. Na pewno to jeszcze będę zmieniał. Ale w ten sposób. Tutaj to kółko zaraz też, że tak powiem, zgubię. Macie, że tak powiem, pogląd na temat tego, jak to było. Może tu jakiś kamień zrobię, czy coś. I w ten sposób będę tutaj to wygubiał. Wygubiał, ja mówię. Nie, to jest już brudne. I słuchajcie, i to będę budował na zasadzie takiego kontrastu. Też kontrastu. No, pobrudziłem sobie wszystkie pędze, chciałem to. Ale to nic, na razie mam ok. Mam na razie i mam wody wszystkie brudne, wody płodowe. O, tu może gdzieś będzie żółty. Na razie po prostu to są te takie próbkowanie też, co tu fajnie wejdzie, tak? Co tu fajnie się okaże, że fajnie będzie leżało. O, tutaj jakiś zrobię pomarańczowy, dodam jeszcze bieli. W ogóle taki bardzo krejzowski. O, tu będzie może taki będzie nawet jeszcze bielszy od tym bieli. O, i tu na tym, jak gdyby tej linii horyzontu jeszcze będzie jaśniejszy. Może to w ogóle użyję do tego jakiś szpach i później to rozetrę. Na razie po prostu próbuję, to, że tak powiem, okiełznać. O, tu na tych jakieś będą ciemniejsze jakieś, może jakieś szczyty tych gór czy czegoś tam na tym tle i tak bym sobie mógł opowiadać, moi drodzy. O, i tu będzie coś z czerwoności. O, ale od razu, kiedy tu będą się działy różne rzeczy ciekawe z tymi kolorami, to moi drodzy, tu będzie kontrast, w kontraście będzie, co będzie? No oczywiście będzie w kontraście, w tym cieniu będzie. Nie wiem, czy to będzie tak, ale na razie próbuję. Czyli kontrastuje chłodnym. Ciepły i niebieski chłodny. Tu gdzieś będzie cieplejszy. Będę tak budował sobie nie tylko na tym, na tej bazie tych kontrastów, co tylko, ale będę też. O. I na razie jest super, super. Tu gdzieś strzelę jakimś tym. Tu w ogóle będzie też jakaś. Prawie biel. No tu będzie jakiś fragment jakiejś wody, czegoś. Na razie sobie to tylko tak zaznaczam. Gdzieś może jakimś innym kolorem się to. Może jakiś kobalt. Taki. Nie wiem. Oj, to chyba zajazd. To już jest z tej bajki. To powinno gdzieś tutaj może być się pokazać, ale to też nie. No zobaczymy. W każdym razie teraz sobie tak kolorystycznie ustawiam cały ten obrazek. Pewnie zaraz się ten filmik skończy, ale o to mi właśnie chodziło, że o, tu w cieniach będzie taki kolor. I zobaczymy, co to z tego wyniknie. Zaraz wezmę też tą konturówkę i poprawię sobie rysunek tego, bo na razie to tak kolorystycznie tutaj powkładałem różne rzeczy i na razie taki bałagan się zrobił, ale tu można od razu zaraz poprawić to i o, to koło zniknie. I może tak zupełnie tym kolorem, a to może to jest za ciemne, pewnie trzeba będzie to rozjaśnić, gdzieś tam dodać, ale to wszystko wyjdzie w praniu.
O, i popatrzcie, na razie mam jeden odcineczek i już mam, to też, że tak powiem, pewnie się trzeba będzie to zmienić. O, i na razie mam fajnie porozrysowywane te rzeczy, chociaż w niektórych trzeba będzie jeszcze popoprawiać, bo tutaj w tym rysunku, ale kolorystycznie mam, oprócz tego jeszcze tutaj fragmentu, gdzie to niebo jest, to już mam prawie, że oczywiście bieli zabrakło, no ale to nic. I tu będę jeszcze to kombinował, jak to kolorystycznie mam obrazek, że tak powiem, rozpracowany. Oj, całkiem fajny kolorystycznie będzie. Oczywiście tutaj będę to musiał jeszcze poprawić i sam rysunek mi teraz pomoże.